Mistrzowie Polski, którzy od 9 sezonów nie schodzili z pierwszego stopnia podium, w obecnych rozgrywkach nie zdobędą żadnego medalu. O tym, jaka będzie przyszłość klubu, mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. No myślę, że przychodzą takie lata, w których trzeba nieco zmniejszać budżety i na pewno taki czas czeka tę drużynę. Wierzę w to, że powróci ona na szczyty tabeli, że będziemy mieli także jeszcze w Gdyni wielkie widowiska, ale musimy się też przyzwyczaić, że w sporcie bardzo istotną rolę odgrywają pieniądze sponsorskie i tych pieniędzy w czasie kryzysu nie ma za wiele. Musimy nauczyć się trochę żyć realnymi marzeniami. Marzyć, ale też twardo chodzić po ziemi. Wiele kontraktów w wielu dyscyplinach sportu były kontraktami na miarę europejską czy światową. No, rodzi się oczywiście pytanie, czy stać nas na to i czy rzeczywiście możemy budować sport, kontraktując tylko za granicę z najlepszych zawodników. Wydaje mi się, że to jest taki moment, który też może budować myślenie pozytywne. To znaczy, jeżeli będziemy w różnych dyscyplinach sportu stawiać na szkolenie, na tą piramidę sportową, na wciąganiu młodych zawodników, na budowaniu sportowej emocji, będziemy świadkami niezwykłych wydarzeń, wielkich meczy, wielkich emocji, z czasem może powrócą wielkie pieniądze i będziemy cieszyć się także wielkimi gwiazdami światowego wymiaru. Cała lawina niepowodzeń ruszyła na początku tego roku, kiedy to Asseco Procom opuścił Ryszard Krause, właściciel i prezes klubu. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że musimy pamiętać i wyrazić wdzięczność Ryszardowi Krause za te lata bardzo intensywnego zaangażowania w dyscypliny sportowe. Obecnie jego sytuacja uniemożliwia mu takie szerokie wspieranie sportu, jak to było przez lata. Wszyscy bardzo cieszyliśmy się z tych efektów tego mecenatu nad sportem, ale też myślę, że przychodzi czas na następnych. Ja życzę Ryszardowi Krause, żeby w biznesie osiągał wielkie sukcesy, żeby mógł budować swoją pozycję gospodarczą, bo jest człowiekiem, który pokazał, że jeżeli osiąga sukces, potrafi się tym sukcesem dzielić.